Siemaneczko, witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Tutaj jak zwykle Areczek. I słuchajcie, zapraszam was na premierowy pierwszy odcinek z mojej nowej serii House Flipper, czyli generalne budowy domów, remonty domów, przepraszam. Słuchajcie, tak, postanowiłem, że będzie to też taką grą u mnie na kanale. Spodobało mi się u innych twórców, m.in. na przykład u Magdalena Maria Bonika, u Wujka Bohuna i też u wielu innych. Więc stwierdziłem, że czemu samemu się za tą grę nie wziąć. No i stwierdziłem, dobra, też będę w nią grał. Słuchajcie, pierwsze co, zanim zaczniemy rozgrywkę, chciałem powiedzieć, jak one będą wyglądały te odcinki. Będzie się pojawiały co dwa tygodnie w piątki. Czyli tak jak widzimy teraz, to za tydzień jest Pure Farming i znowu za dwa tygodnie jest House Flipper. I one będą tak się przemianowywać na zmianę. Myślę, że będzie całkiem spoko. Myślę, że po prostu jak będę nie będę grał zbyt często, to mi się ta gra tak szybko nie znudzi. Dobra, i na samym wstępie jeszcze ustawienia wam pokażę, jakie sobie mam tutaj przydzielone. Ogólne to mamy polskie, walutę polska, kursor mamy taki wybrany, jaki jest standardowy. Tutaj nic nie zmieniałem, czas gry, kolor podświetla niebieski, tryb montażu normalny. Licznik FPS-ów? Nie, ale... nie musi być. Grafika mam na fantastyczny, czyli na ten najlepszy, zobaczymy jak będzie chodziło. Jeżeli będzie źle, to ja zmienię ją na piękny czy coś takiego, bo szkoda sobie pogarszać jakoś w takiej grze. Ale wydaje mi się, że taka gra nie powinna tyle pamięci, tyle FPS-u po prostu zżerać. Sterowanie, nic nie zrobiłem, dźwięk tylko zrobiłem na ogólno, żeby było ciszej, żebym mógł mówić i żebym słyszał co mówię, a nie sam siebie przekrzykiwał. To co? Klikam nowa gra i widzimy się, jak się giereczka załaduje. Witaj! Witaj w House Flipperze. Ta gra pozwoli ci kupować, remontować, urządzać i sprzedawać odnowione domy. Na razie jednak musisz się zadowolić tą routerem, którą możesz nazwać swoim biurem oraz laptopem będącym centrum dowodzenia. Uhu. Dobra, jak to tu wygląda? Ładnie wygląda wszystko. Widzę, że można byłoby zmienić, bo zrobię na piękne. Ja mam dobry komputer, ale... o! Teraz to mi się ta gra podoba, dobra. Co my tu mamy za śmieci w ogóle? Co tu się dzieje? Co to jest? Stan konta 107537. Użyj narzędzie. Wymień narzędzie. Latarka czołowa? O! Okej, okay. Pierwsze biuro to jest nasze, dobra. Co my tu mamy? Jakie śmieci? Wpadałoby je posprzątać. Ale to ma fajną fizykę. Myślałem, że to będzie takie, wiecie, takie... takie... pora udać się do topa i trochę skrzynkę mailową. No spokojnie, daj mi się porozglądać po tym moim nowym domku. Ty, ja tu się czuję jak w Simsach. Co wy o tym myślicie? Simsy? Okej. Okay. Otwórz. Oh my god. Ale to jest bajzel. Wyrzuć, wyrzuć. U. Tam, że coś temu mógł zrobić. Co mamy? Obróć, o. Niech to stoi jakoś prosto, dobra. Przytrzymaj i podnieś. My coś z tym możemy zrobić chociaż. O, poczekajcie, ja chcę to zostawić. O kurde. Dobra, tu co mamy? Sklep jest jeszcze niedostępny, dobra. Wyrzuć. O nie, co my tu mamy? A co ja mam z tym zrobić? Czekajcie. Wyrzuć. Lewy przycisk myszy. Lewy? Prawy, lewy, tu. Nie wiem. Jezu, ile tu jest narzędzi? Co za bałagan tu jest? Sakra. Dobra, mam łazienkę? Oho. Niezła łazienka w takim bądź razie. Jak się to odstawia? A, okej. Okay. Jak tu brudno, dobra. Laptop pozwoli ci podejmować się zleceń, kupować domy i przechodzić między nimi.
Nie stać ci jeszcze na taką dom, ale wygląda na to, że w pojedynku księdza masz już pierwsze zlecenia. Tak, ale mamy laptopka. O nie, pokazuje mi czas realny. Poczta. Sandra Żur! Temat! Były wyniósł mi z domu kaloryfer. O matko! Nadawca Sandra Żur. Witam. Chciałabym zlecić Państwa firmę do prowadzenia do porządku mojego domu. Ze zdjęć zamieszczonych na Facepamie. Wiem, że mój były w ramach zemsty włamał się do mojego mieszkania, zrobił w środku burdel i wyniósł kaloryfer. Kaloryfer? Możliwe, że brakuje czegoś jeszcze. Proszę o uporządkowanie domu, zamontowanie brakujących urządzeń. Prosiłabym mnie informować też policję o całej sprawie. Sama rodzicie się z moim byłym chłopakiem po powrocie z podróży służbowej. Akceptuję. Tak, pozdrawiam Sandra Żur. Dobrze. A zobaczymy, co tam będzie się działo. Miejmy nadzieję, że... Gratuluję, odblokowałeś nowe narzędzie. Od tej pory będziesz mógł się zabrać za pomocą mopa. Okej. Dobra. Brak zadań. Poczekajcie. Jak to tu wygląda? Działka, dobra. Zadania w innych pokojach. Okej. A, i teraz mam zadanie w tym pokoju. A dobra, czaję, o co chodzi. Posprzątajmy tu. Kurde, ale bałagan. Masakra jakaś to jest. Ale ci tu bajzel zrobił, wiesz? Sandro, normalnie... Siok. Dobra, wszystko co mogli posprzątać śmieci. Dobra, wyczyść zabrudzenia, czyli byśmy musieli tu. I co on wyczyści? To tak to wszystko? O. Ale to jest fajne. Wiecie, jak się oglądało, to czuło się, że to tak, fajne, a tutaj, kurde, faktycznie, kurde, super to widać. A co dopiero, jak wiecie, będą jakieś achievementy większe i tak dalej, to będzie kozaczek gra. O, teraz to luśni, proszę pani. Zaraz pani to wszystko poprzestawiam, poukładam, żeby miała pani ładnie. O, nowy bunk umiejętności dostępny. Klikaj na poniższy skrót, aby lepszyć umiejętności sprzątania. Włącz tablet, a wybrać na co chcesz przeznaczyć punkt umiejętności, które dostałeś. Okej, to zaraz, spokojnie. Od tej pory masz do dyspozycji tablet. Naciśnij tab, by go wziąć lub schować. Pozwoli ci on kupować rzeczy, to się przyda w tym zleceniu. Okej. Najpierw mnie tu posprzątam u tej pani, bo tu brudno jest. Okej, mamy posprzątane. Zawsze się mylę tymi przyciskami. Okej, ona pewnie miała coś takiego. Okej, i teraz to. Tu. To. Będzie tu. Popraw mi ten dzbanek. Proszę bardzo. Tworzyć okna, niech tu się wietrzy. Czajnior chyba nie w tym miejscu, co stoi, ma stać. O. A może one takie są po prostu, że one są... O. Już jest okej. Dobra. Tu masz czysto, tu też. Telewizor w miarę spoko. Dobra. Co mamy? Możesz kupić i zamontować kaloryfer. A jak mam kupić? A, do tableta. Taby. Sprzątanie. Co mam? Przenikliwy wzrok. Widzisz niektóre zabrudzenia na minimapie. Sprzątanie szybsze o 25%. Dobry mop. Może weźmy ten dobry mop. Co, zmienił się mop? Teraz jest szczota. Dobra, kupić. Czyli musimy przejść do... wysokie rzeczy. Galeria.
statystyki, ulepszenia, kupujący. Okej. Sklep. I co to miało być? Kaloryfer. Tak. Tu mamy rodzaj. Wow. Dobra. Piszemy ręcznie. Kaloryfer. Okej. Kup teraz. Zamontuj. Aha. Okej. Biorę spoko. Hop. I to. Super. A, i tu już wszystko zrobione. Otwórzmy też okno. Dobra. W takim bądź razie idziemy do pierwszego tu obok. Pełno śmieciów, kartonów. Dobra. I wyczyliśmy zabrudzenia. O, ale szybko zmył. I to już? Otworzę ci oto okno. Dziwne. Tak blisko kaloryfera chciałem mieć? No dobra, nie czepiam się. Wow, tu, wiecie, wszystko jest funkcjonalne. Zamknę, wiecie, światełeczka i tak dalej. O, w innych pokojach, dobra. Ale łazienka. To jest bardziej do czyszczenia właśnie, chciałem mówić. O. Pięknie. Zlecenie jest w 100% gotowe. Możesz kliknąć skrót, żeby zakończyć zlecenie. A tam jest jeszcze jedno pomieszczenie. Niech to jest, ale niech to stoi prosto. Okej, otwórzmy tu też okno. A tu pewnie wyjście na zewnątrz. Tak sam myślałam właśnie. Tu pewnie będzie wyjście na zewnątrz. No dobra. Czyli pierwsze zleconko zostało ukończone. Dobra, zamykamy budę. I co, jak się tu kończyło? Tablet, zmień narzędzie, użyj narzędzie. A jak coś kończy się? Tabem? Zakończ zlecenie. A tu jest, enter. Tak. Ukończyć je za 2800 zł. No dobra, ukończę. Jej, mamy to pierwsze nasze pieniążki. O, teraz my tu możemy zrobić porządki, więc klikamy tu, mop i jedziemy. Drzwi też możemy umyć? Nie, bo one są takie obdrapane już. Dobra. O. To łóżko jest takie brzydkie. Te ściany chyba takie są. No. Dobra, przejdźmy jeszcze do łazienki. Oho, chyba te ściany też takie są. Nie, to ja nie chcę wchodzić do tej łazienki. Zamknijmy to. Tu. Użyj. O, mamy już dwa. Kaloryfer. Mając za co... temat kaloryfer. Nadawca Jacek Grahamek. Mając za coś płacić, albo jest na pewno utyseksyzowane, albo nie płacę. Nadchodzi zima, zimy są ciężkie, a w moim domu brak domu, zamontuję. Okej, jak to tylko wiecie, kliknięcie, zamontować kaloryfer. Spoko. Nie ma sprawy. Ładny domek. Ale ma to ładnie. Dla Bobo.
O, tu jest jeden kaloryfer. Tu. Sklep. Kaloryfer. Zamontuj. Teraz to ciach. Ciach. I ciach. I tu tak samo. Ciach. I ciach. I to. Super. Zamykamy i idziemy do następnego pomieszczenia. To się ładnie. Ulepszenią to się później zajmiemy. Tu. I zamontuj. I jeszcze raz. Ciach. I ciach. I to tak samo. Ciach. I ciach. I mamy to. Dobra. Mamy drugi pokoik skończony. Zamknij. Następny. Oho, ale o zlewie nic nie mówił. Ale najwyraźniej trzeba będzie, dobra. Poczekajcie, nie. Ale co mam tu zamontować? Tutaj zlew. Okej, zlew. Ale który? Zlew po prostu. Montowany zlew, tak, to będzie to. Zamontuj. Tu. Ja nie wiem, co mam tu robić. Czemu mi granie podpowiada? Okej. Hop. Okej. Hop. Tu. I tu. Hop. I hop. Hop. I hop. Jene, jakie to jest skomplikowane. Teraz to. Okej, to przykręćmy. I to też trzeba przykręcić. Wow, nasz pierwszy zlew. Nice. I to co był grzejnik łazienkowy. Grzejnik, oj. Montowany grzejnik łazienkowy. O, to będzie to. Zamontuj. Cyk. I cyk. Tu tak samo. Cyk. I cyk. Sama jak zwykły grzejnik się montuje? Chyba tak. Tu. Okej. Okay. Mamy zrobioną łazieneczkę. Tu coś? Nie, bo ma kaloryfer. Tam? Na zewnątrz. Dobra. A tu? O, więc też mam grzejnik. No dobra, to mam go skończone. Zamknij. I tutaj zamkniemy. Okej. Okay. Enter. 2900. Spoko. Wow, zauważysz, że używając nakładki Galeria na tablecie możesz wybrać dowolny obraz z dysku, użyć go jako plakatu lub obraz do puszczenia na ścianę. Możesz też użyć nakładki aparat, którą robisz zdjęcie z gry i uwiecznisz swoje dzieło na dysku. Wow. Tak, żeby wiecie, to jakoś w miarę wyglądało, żeby się nadało na przykład na sprzedaż, czy co. Dobra. Co dalej macie dla nas? Następne zleconko. Wow, tych zleceń coś rośnie i rośnie. Przeglądark. A bo tak, faktycznie, możemy kupić domek i go sprzedać. To właśnie wiem. Dobra, a jak gdzie jest opcja sklep? Żebym. Czekajcie, ulepszenia mamy jakieś.
tutaj. W negocjacjach. No dobra, to dajmy sobie 10% na wyższą płacę. Okej. Okay. Zróbmy następne zleconko. Idziemy od dołu. Przygotowanie na przyjście nowego członka rodziny. Nadawca Marek Mydełko. Witam, witam bardzo serdecznie. Moja piękna żona nareszcie zaszła w ciążę. Długo się staraliście? Jesteśmy teraz zabiegani jak nigdy, choć też bardzo szczęśliwi. Sam nie mam pojęcia, w co powinienem ręce włożyć. Tak dużo rzeczy trzeba zrobić przed przyjściem na świat mojej księżniczki. Wiem już na 100%, że będzie to dziewczynka. Kupiliśmy uroczy, malutki domeczek. Domek dla naszej trójki. Niestety trzeba go porządnie wysprzątać i przygotować pokoik dla dziecka. Liczę na to, że uporządkowanie domu może powierzyć tobie. Bardzo też proszę o przygotowanie pokoiku dla dzieci. Zakupienie łóżeczka, przewijaka, może jakiś zabawek. Zdaję się na ciebie w tej kwestii. Koniecznie pomaluj ściany w pokoju naszej księżniczki na jasny róż. Dziękuję z góry za pomoc i pozdrawiam. Już wkrótce szczęśliwy tatuś Marek Mdełko. No dobra, no. Pomożemy mu. Odblokować nowe narzędzia. Od tej pory będziesz mógł malować ściany pędzlem. Musisz tylko użyć tabletu, by kupić farbę. Okej, okay, czyli... A! O, mamy sprzedać przedmiot. Właśnie o to chciałam. Dobra. Halo, halo, dzień dobry. Wow. Co to za bałagany? Co to ma być w ogóle? Czyściu, czyściu. Czekajcie, bo w tym pomieszczeniu muszę zrobić na 100%. Tu jest. Okej. Okay. Też dobrze patrzeć na te rogi, bo w tych rogach jest bardzo dużo na pewno. Okej, okay, tutaj i tu mamy dużo. Słuchajcie, spójrzmy jeszcze raz dokładnie. A tu, wycieraczka jest przecież. Nie, wycieraczka jest dobra. Możliwe, że za tym. Dobra. Weźmy łapkę. A nie, za tym nie. Czyszczenie chciałam. Może drzwi co jakie brudne, czy co? Okej, okay, nie, nic tu nie ma. A tu? Kurczę, no nie wiem, gdzie tu jest brudno. Nie, no to jest czyste. Okej. Tu był, dobra. Dobra, na razie nie wiem, gdzie są te zabrudzenia, więc zobaczymy sobie będąc dalej. Dobra, idziemy do pierwszego pomieszczenia. Jak tu brudno, masakra. Pierw wszystkie śmieci weźmy. Ale kto robi w ogóle taki bałagan? To się siak w ogóle. Uuu, jak chciałem go stworzyć. Uuu. No, w myciu okien to jakiś dobry to ja nie jestem. Okej, okay. Otwórzmy to okno przy okazji. Dobra, śmieci wysprzątane. Wyczyśćmy najpierw, bo to tak się patrzeć na to nie da. Tu jest. To się zaraz umyje to okno. Cyk. Tutaj, tutaj mamy brudno. I tutaj. No i tu jest w ogóle wszędzie brudno. Tutaj. Okej, okay, i na moje sprytne oko to byłoby wszystko, ale...
Tu jest jeszcze. Trzeba dokładnie patrzeć w te parapety, bo te parapety są brudne właśnie. Gdzie jeszcze? Tak się cień w ogóle zmienia. Nie, tu nic więcej nie ma. Mam sobie tutaj wszystko. A tu jest. Okej, okay, mamy wyczyszczone. Teraz zostaje tylko umyć okna. Okej, okay, cyk, cyk. Żeby to tak mycie okien było takie proste w prawdziwym życiu. Otwórzmy okno, jedno i drugie, niech się wietrzy, hop. Umyjmy okno. I jedziemy jeszcze raz. Dobrze, że wiecie, z tych ludzi, którzy zamawiają u mnie, nie widzą, jak wygląda mój aktualny. Wow. Moje aktualne biuro, bo to by był wstyd dopiero. Jeszcze to okno. Okej. I otwórzmy. Mamy to, jej. Mamy wszystko. Dobra. Sio, idziemy stąd. Okej, jakieś śmieci. Nie ma tu śmieci, dobra. Czyścimy. Koprala. Okej, o Boże, jaki grzyb. Jeszcze coś jest. Parapet? Parapet właśnie. Gdzieś coś jeszcze? Halo? Nie, to jest zabrudzenie, którego ja nie mogę nic z nim zrobić. Okej. Okay. Tu. I tutaj. No to jest czysty w miarę. Okej, okay, mamy to i umyć okno. Spoko. Myję oko. Oko. Okno. I cyk. O, mamy to i teraz tu. Super. Jestem normalnie zafascynowany tym, jak mi to szybko idzie. Okej. Okay. Oho. Gdzie śmieci to jest wszystko, dobra. Hieny. Ale jak w ogóle można kupić mieszkanie w takim stanie, taki dom? No ja bym chyba nie kupował. Jedynie, że faktycznie było strasznie tanie, to może i ono, ale... Okej, okay, parapety. Szafeczka, tu chyba coś jest. Albo nie. Tu. Hmm, 86%. A tu jest. Cię trzeba patrzeć, kurde, na takie detale, bo... Tu mam przy drzwiach. O, widzicie? Mi okno. I jedziemy, cyk.
Ale widzicie jakaś różnica między tym, a jak okno jest umyte, a jak nie jest umyte? Jest, jest. I hop, jeszcze tu. On nie jest szybciej, jak właśnie tak po bokach odjechał? Okej. Okej, są zadowoleni. Tu jest wyjście na dwór? Tak. Dobra. Przejdźmy tu. Zamknijmy tu. I ostatnie miejsce, które jest całkowicie puste. Bynajmniej ma kaloryfery. Dobra, pierwszy wyczyścimy tu. I tu będziemy farbować, z tego co ja wiem. Czyli pierwszy raz będziemy korzystać z farby. No tak naprawdę wszystko robimy pierwszy raz w tej grze. Ciekawe, czy proces farbowania też jest taki łatwy, czy taki prosty. Zobaczymy. Myju, myju. Dobra, tu mam jakieś takie poważniejsze plamy. Dobra. Hien. Ja bym się bał, że moje dziecko tu mieszkało w takich warunkach. A to jakieś amerykańskie gniazdka, czy co? Zamknijmy. Okej. To jest umyte, tu też jest. 90%, czy jeszcze jakieś 10% mi zostało. Czy tu coś? Słuchajcie, na podłodze nic nie ma. Jedyne, co mi przychodzi na myśl, to... że tak powiem, za szafą. A tu! Jeszcze jedno zabrudzenie gdzieś? Okej, przenieśmy tą szafę na chwilę. O, widzicie? Pięknie, dobra. Przestawmy tą szafę z powrotem. Tak jak było, dobra, umyjmy okna. Zróbmy najpierw podstawowe rzeczy, a potem się skupimy nad kupowaniem i sprzedawaniem. Otwórz okno i tu też otwórz. Umyjmy pierw, a potem złożymy. Okej. E i E. Okej. Co mam? O sprzątanie, jak znowu ulepszenie. Weźmy UPL Hyper Mop za 2018. Gdzieś jeszcze? Chyba nie. O, tu mamy dwa. Złota rączka. Gipsowanie, nie układanie płytek i paneli. To byśmy mogli w to wsiąść. I ten montaż szybszy o 20%. Niech jest. Dobra. Sklep. I co to miało być w ogóle? Pastelowy róż. Pastelo... Okej, kup teraz. Okej, mamy wołek? Mamy wołek. Okej. O kurde. Ja nie wiem, czy mnie tego starczy. Ładny nawet ten róż. Znaczy, może taki nie do końca pastelowy, ale do zaakceptowania, nie? Okej, bierzemy farbę.
O, ja coś czuję, że chyba tej farby nam tu nie starczy. Zobaczymy w praniu, jak wyjdzie. Umiejętność dostępna, dobra. Ja też z tą umiejętnością, to dość nawet tu nie jest tak ciężko. Okej, okay, brakuje. Cyk. Coś tu chyba farby zabrakło. To poprawiamy. Dobra, i teraz to na dole. Okej, okay, nałóżmy farbę. Tu, tu, tu. Czy tu góry trzeba dać? Jeszcze raz. Ja wiem, że mogę ukończyć, bo wystarczy, że... A, zmienne wyrzucenie? Dobra, kupujemy jeszcze raz. Gdzieś bliżej sobie gadajmy i malowanie. Okej, okay, tu z boczku. To też? O, to też. Okej, okay, czy tutaj też. Dobra, i tu. Okej. Okay. Mamy to. I teraz tutaj. Mam nadzieję, że mi to wiecie. Tam w miarę to zaliczy, nie? I teraz tutaj. A my już mamy ponad, no ja ponad połowę, no wtedy się zgadza, jak mam ponad połowę i teraz tutaj. Ale ja widzę, wiecie co? Jak mamy na przykład właśnie takie mniejsze te mniejszą ścianę, to mniej chyba, nie wiem czy mniej korzysta z farby, ale w ogóle proces nakładania jest szybszy. To zobaczymy, czy on będzie chciał, żeby też za szafą. No, teoretycznie wypadałoby. To już w ogóle idzie szybko. O. Widzicie, jak to kółeczko szybko idzie? To już mamy i to też mamy. No, będzie chciał. Dobra. Spoko. Przenieś na razie to tu. To weź malowanie, wałeczek. Nałóż na wałeczek i lecimy. Ale będzie pięknie wyglądać. Kiedy to była się pokój dla dziewczynki? Nie no, chyba farby nie powinno... Znaczy, farby powinno mi wystarczyć, nie? Mam nadzieję, bo szkoda kupować tak naprawdę, bo... Jeszcze jest chyba. Czyli starczy akurat. A jeden kafelek to 1%, o. Dobrze wiedzieć również. O nie, na tylko tyle... Ech. Dupa. Jeszcze raz. Zabrakło, Holender. Okej, okay, mamy to. Sprzedaż? Dobra.
Czekajcie, przybliżmy to bardziej tu. A nie da się. Dobra. On jest już łóżko dziecięce. Łóżko dziecięce, ale jakie? Łóżeczko czy łóżko? Łóżeczko, nie. Bielina, jak mamy biele i szuflada, też biała niech jest. Kurde, macie tutaj pełno kontaktów. W kontakcie teoretycznie nie powinno być. Okej. Okay. Regał Kali. Kali. Kal. Regał Kali. Kal, okej. Okay. Biały też może być. Dajmy to tutaj. Okej. Okay. Szafka z przewijakiem. Szafka z przewijakiem. Dobra. Pomarańczowy, może różowy, jak to jest dziewczynka. O nie. Niech jest obok. To nawet takie logiczne, nie? Żeby był tu obok. Okej. Okay. Pufa. ZX pufa. Dobra. ZX pufa. Piszmy. Po prostu pufa. Kolor błękitny, pomarańcz albo zielony. Lilia najładniej będzie tu pasować chyba. Mhm. I jeszcze jedna pufa. Zostawmy ją. O. No. Może być, nie? Trochę przy kaloryferze tak słabo, ale... Ale okej. Okay. Dobra, i mamy skończone. Tu też, tu też. Super. Okej. Okay. Zakon zlecenie i 22 tysiące trafia do naszych, do naszej rąsi. Okej. Okay. Cena umiejętności. Lepszenia. A, typowo malowanie mamy, dobra. Co mamy? Umyj dwie ściany w tym samym czasie. O, to też było fajnie. Malowanie szybsze 25%, nie tracisz farby na malowanie. Nie tracisz farby na pomalowanie ściany? Coś to chyba źle przetłumaczone jest. Zróbmy, że malowanie dwóch ścian naraz. Twórzmy sobie i zamknijmy. I sprzedajmy tu. Sprzedajemy te rzeczy. Po prostu usuń. No dobra, niech to tak zostanie na razie. Okej, okay, wysprzątajmy to trochę. O! Teraz mamy inny mop. Mimo wszystko, jak będziemy się z nim rozstawać. A szkoda, bo ja bym sobie tu został. Co wy na to? W następnym odcinku, słuchajcie, na początek następnego odcinka sobie będziemy ogarniać sobie to biuro, żeby jakoś wyglądało. A teraz jeszcze zrobimy sobie parę. Jedno zetonko. Amarantowa odmiana, Amanda Jason. Bonjour. Myślę, że chciałabym nadać dość prostemu domkowi, który kupiła nieco więcej artyzmu. Prosiłabym o pomalowanie ścian w salonie na amarantowo. Amarantowo. Podeszciały ściany cudownie będą prezentować się na szaro. Ach, prawie bym zapomniał. Proszę też o naprawienie działających gniazdek z góry. Merc. Okej, okay. Amanda. Dobra. Bierę to. Jezu, ale to... Skrzypi to krzesło, dobra.
Halo, dzień dobry. Pani to ma ładnie. Te urządzenia. Jedna jest. Gdzie jeszcze jedno ma być? A w innych pokojach, a to nie tu. Brak zadań. A muszę patrzeć na to, co u góry pisze. Pokój. Tytuł? Tak, tu zamontować mam urządzenie, które... Tu jest. Zamontuj. Oh my god. To. To. Śrubka. Druga śrubka. Ja tak na przypał tu robię, bo nie mam tych powodów. Co teraz to? O ja pierdzielę. Kręćmy to teraz. I to. I włóż. I tak samo. Śrubeczka. Śrubeczka. Nakładeczka. Śrubeczka na środku. O. I gotowe. Okej, tu ma być ten armaturowy kolor. A nie, armaturowa przygoda i szarość, czyli mają być w dwóch kolorach, okej? Okay. Zlądować urządzenia mamy też. Pierwsze co znajdę to urządzenie. Tu? Tu. Albo nie. A tu coś jest? Nie. A gdzie to są urządzenia? Nie, to nie to. Macie gdzieś schowany kontakt czy coś? A to mi dali teraz zagłoskę, co tu będę montować. Przesuń mnie tego kwiata. Nie, no to nie jest do zrobienia. To ci zagadka teraz. O, chcę tam... Nie! Ten kwiata. No nieważne, ale gdzie jest urządzenie, które... Nie wiem, gdzie jest to urządzenie, co ja mam rzekomo... zrobić. Nie wiem tamtego kwiata, co gdzie był. Nie wiem. Tu. To? No działa. Jakiś kontakt jest potrzebny, ale... Coś za tymi meblami? Nie, to byłoby sensu, że musiałbym wszystko rozbierać. No nie wiem, pierw pomalujmy w takim bądź razie. Tu. Sklep. Szarość. Po prostu szarość, tak to było? I amarantowa. Bo przygoda wpiszę. O. Dobra. I jak ja to widzę? Wszystko na szarość, a ta ściana będzie tylko ta amaratowa. Czyli od tego co zaczniemy. Fajne to jest.
Wiecie co, bo to bardziej jest taki czarny kolor niż... Czarno wszystko brzydko wyglądało. Dajmy tylko na tej ścianie w takim bądź razie. Okej. Okay. A to jest lepsze, jak można chociażby dwa, nie? Już o wiele łatwiej się pracuje. To jeszcze raz. Dobra. I wszystko już tym. Chociaż możemy zrobić dwie takie ściany? A dwie takie? A można? Zobaczcie, coś takiego mi chodziło. No to nie to wygląda, ten szary. Myślałem, że to będzie takie bardziej czarne, ale z daleka to tak trochę nawet po szary podchodzi. Dobra, weźmy jeszcze raz. Ładnie to wygląda. Teraz to ja bym dał tu. Albo tylko po tej stronie. O! Też byłoby ładne. A to bardziej pod czerwony podchodzi. Albo ja jestem jakiś daltonista, albo... Dobra. To jest różowy. To jest różowy, to ja jestem daltonista naprawdę. To nie jest różowy. Znaczy... Przez te cienie to tak to wygląda, ale to pod różowy ani nunu podchodzi. Okej, poprawmy tu. Okej, tutaj ładnie, elegancko, słuchajcie, żeby to wyglądało prestiżowo. Dobra. Kurde, że ono farby starczyło. Nie no, szarą pewnie będzie ją dokupowywać. Tak mi się zdaje, bo... Nie ma nic! Nie no, to zrobiłem ten szary kolor. Dobra. Tylko nie ma tu wyrzucenia. Nie wiem czemu. My sami się posprzątają. O, możliwe mamy dalej ulepszenie do malowania. Dajmy malowanie szybsze o 25%. Sklep chciałam. I to potrzebuję. Nabierzmy farby. Słuchajcie, zrobimy sobie ten domek i na tym będziemy, słuchajcie, się kończyć. Okej. Okay. Szarość. Okay.
Umowanie. Myślałem, że to będzie ciulowo wyglądać, a nawet? Mam szczerze, nawet może być. Bierzmy tej farby. Co przyszło? Bierzmy się przecież lewy przycisk myszy. Wiem, że mogę ukończyć. I cały czas zastanawia, o jaką urządzenie tu im chodzi. Ja wiem, że ona wie coś o gniazdkach, tylko u nich gniazdko wydaje dobrze. Okej, okay, mamy to. Nie mogę tego sprzedać. Tu jest coś jakby. Widzicie. A tak sobie myślałam, że coś chyba będzie do tej lodówki, żeby było działało. A no widzicie. Dobrze, że to nie ma jakiegoś tam znaczenia, jak ja to łączę. Tu i tu. Okej. Całość chowamy i jeszcze raz przykręcamy. Tu przykręcamy. Cyk. I na środku. Pięknie. Mam ukończone w 100%. Czekajcie, bo chyba coś co mocno dopchnąłem. O, pięknie. No dobra, kochana pani, ja nie mogę tu posprzątać ani nic sprzedać, więc sami niech sobie posprzątają, nie? Okej. Okay. Jaką zlecenie? 4000. Tak słabo. Dobra, punkt umiejętności. Negocjacje mam. Płatność ze zlecenia, wymaganie zleceń minus 5%. Możliwość szansa na negocjacje. No, wyniósł za dwóch sprzedanych domów i ukończonych zleceń. Płatność za zlecenie 25%. Będzie lepiej. Coś jeszcze mamy? Nie. Okej. W ten sposób. Słuchajcie, ja się będę tutaj z wami żegnał. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. W następnym odcinku, jeżeli nie zapomnę, zajmiemy się remontem tego biura, bo chcę, żeby to biuro wyglądało, wiecie, pięknie. Zajmiemy się tym remontem, żeby to wyglądało elegancko, tak jakbyśmy chcieli. I łazienkę zremontujemy i to wszystko tu zrobimy. I potem dalej weźmiemy się za zlecenia. A ja się z wami żegnał. Do zobaczyska, do następnego odcinka. Bajo i do zobaczenia. Pa, pa.